Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszej kanale Zanki Zero: Last Beginning. Jesteśmy pod pokładem... Oj, czekajcie, muszę... Słuchajcie, przed chwilą patrzyłem na rozwiązanie, no bo nie miałem pomysłu. Kminiłem, ale pomysłu nie miałem. I powiem wam, że rozwiązanie jest tak dziwne, że wow. Tutaj był jakiś tam list, okej. Możemy się tutaj przespać, chyba coś to by był raczej ryzykowny deal. A więc może jeszcze nie teraz. Przecież tutaj można łatwo paraliż złapać. Ciekawe, jak ta mapa wygląda. O, w ten sposób. Okej, to jest w ogóle zatopiony obszar. Myślę, że ten przejść? Trochę boję, szczerze powiedziawszy. Dobra, nie, jednak musimy spróbować przespać się. Tu najwyżej nas coś obudzi i zniszczy. Bo coś czuję, że tutaj dopiero będzie się dało wejść później. O! O kurna, o, się wystraszyłem. A dobrze to było słychać. O ja pierdzielę. Co odwali? Zobacz. Okej, znowu ten pęcherz powietrzny wypadł. Udało się? Udało się. Nice. Udało się, nie straciliśmy życia. Wiesz co jest najgorsze? Ja bardzo bym chciał mieć... wszystkie te... wszystkie pola odkryte. Okej. No sorry, taki jest mój nauk, no co ja zrobię wam? O, zostawmy. Nikt z paraliżu nie dostał, to się trochę chyba... A, tutaj... nie można było tak po prostu stanąć sobie? Ojej, myślę, że też jakaś woda jest. Ej, tam ktoś znowu coś dostał. O, kolejna bestia odchodzi. Dobra, trzeba tak kręgosłup. A i teraz to mi wypadło, na przykład. Bestie są straszne. Ale ze świąt mu ten kurczę do niego. Jego płetwa. Troszkę mięska wypadło. To jest jakieś siedzenie. Ale ma też jakąś czarną substancję na sobie. O, okej. Odkryliśmy kolejny obszar wodny. O, wow, nie zdjęliśmy go? Naprawdę? $55,000 RSP mamy, to jest... Powinien być achievement jak nic. 26% mamy zbadane do tego obszaru. Tam coś znowu idzie, gdzieś z daleka. Kurde, ile to jest potworów. Wszędzie po prostu. Ale dobadajmy to do końca i zaraz wam wytłumaczę, na czym polega to, co minęliśmy. Zgadka. Oj. Słaby timing, Bobru, słaby timing. Co tutaj mamy? Tutaj znowu coś idzie? Coś łazi po prostu? Czy co tam się dzieje? Oj. Wyślij to gdzieś. Dobra, wszystko wysłane. Tak, więc tu starzy już nie mają tyle siły, żeby nosić te rzeczy. Niestety. Coś łazi? Tam cały czas za 5 dostaje. Co za retard tam stoi? O. Coś aktywowaliśmy? Połączyliśmy te pułapki. Czy tymczasowo, czy na stałe. O. Zobacz. Fajny pęcherzyk, poproszę. Nie wiem, to trzeba mi się przydadzą, ale coś się przydadzą. O, ale się spadł. Rurka, PCV. R. Dobra, teraz by się przydało jeszcze tego pana troszkę tutaj nakarmić. Tego pana. 30 zostało dalej to mięska. Super, dobra, to jak udało nam się to wyłączyć, to znacznie łatwiej nam poruszanie się. Bo to jednak takie niby małe obrażenia, ale bolą. Ale czy coś tu jeszcze możemy zrobić? Tutaj chyba już nic. Tutaj są same pułapki. Dobrze zauważyliśmy ten przycisk. Bo równie dobrze mogliśmy go pominąć. Kurde, ale to jest naprawdę solidnie zalane wszystko. Ile mamy? 64%. To już prawie całe to piętro mamy przeszukane. A tak naprawdę najwięcej się dzieje nad nami, bo tam te są wszystkie rzeczy. To jest motek jakiś. To jest zwykły motek, po prostu motek. Jakaś macka? Shadings, Lizard Shadings, okej. Książki. Magazyn rybacki. Ledwo da się przeczytać, bo jest taki pewnie rozmazany. O, to jest miejsce łowienia. Czy my nie mam... A, bo nie mam wędki, tak? Nie mam wędki, prawda? Czy da się coś tutaj zrobić? Chyba się nie da, chyba tutaj trzeba mieć taką wędkę. Tutaj mamy jakieś przejście. Jest kolejna bestia. I kolejny pęcherz. Yeah! Wow. Myślę, że jakby to nas walnęło, to by nas zabolało to. Ale może się mylić. Dało się. Kurda. Lewelewanko idzie elegancko. Oj. Słyszałem. Kolejna. Kurde, ile tego tu jest? Co jest grane? Oj, w plecy. To powinno go zabić po prostu. Pęcherz nie wypadł, naprawdę? A, pęcherz pławny się nazywa, co nie? Co to jest? Grane. O, dajemy sobie stąd. I stąd zabieramy sobie to i dajemy Mamoru, żeby trochę podjadł w sobie. I tutaj trzeba od razu będzie dać buteleczkę, bo widzę, że dużo toalety mu się zebrało. Starzy ludzie, no to inaczej też to działa. O, ona też potrzebuje. Ona nie jest aż taka stara, ona by mogła jeszcze wytrzymać trochę. Spiny Shellfish. Okej. Co butelki? Co to wszystko? Nie no, patrzcie. Jakbyśmy jeszcze gdzieś mogli pójść. Gdzie? Pomysły? Gdyby tam gdzieś jeszcze coś było, nie? Ale może z innej strony będzie dało się wejść, tak? Tak podejrzewam. Tylko jedną rzecz zobaczę. Ale wydaje mi się, że to będzie z tamtej strony wejście właśnie. A tutaj przyszliśmy głównie, żeby ten... A chwila, tutaj dalej ten prąd działa. Tu coś jest? Okej, to włączyło to spray, tak? Tak. To jest chyba wszystko. To jest chyba wszystko. O ile dobrze widzę. Wracam na pokład wyżej. Czy już wszyscy tu starzy? Jeżeli tak, to... Tak, chyba tak. Tak, Haruto? Haruto jeszcze nie jest stary. Haruto nie jest stary, a Zen umiera. O shit, to nie da się zrobić tak, żeby wszyscy byli starzy. W naszym przypadku, bo też shirabajny są tak ułożone, a nie inaczej. Tak się, jak już wam tłumaczę, o co chodziło w tej zradce. Słuchajcie, to jest dla mnie... To jest taka gra słowna już potężna, bo tak. Zastępuję sobie. Ja wam przeczytam w ogóle komentarz ten może. Pokażę wam go, bo nie wiem, czy zrozumiecie moje czytanie, ale postaram się wam go jakoś tak w miarę spoko przeczytać. Już wam mówię, jak to wygląda. Jest tak. Bo ludzie właśnie pisali, bo ogólnie okazało się, że trzeba jakby przekręcić switcha ze stopem i switcha z smell, czyli z czuciem jakby, zapachem. A dlaczego tak jest? Jest komentarz użytkownika na jakimś forum. Look at the names correct spellings next to the incorrect spelling and then write out what's wrong with it. Czyli trzeba jakby porównać to, co jest w normalnym imieniu postaci w przeciwieństwie z tym, co jest w niepoprawnym, i wtedy wychodzi, że przed zamiast setochi jest tochi, więc tam nie ma there was no se, więc nie ma tam se, ale jakbyście przeczytali po angielsku, to wychodzi there was nose i był tam nos, dlatego jest zapach, nose. A z kolei Sachika, a jest tutaj w wersji z tej kartki z Pachika, więc zamienili tam literkę S na literkę P, co w po angielsku oznacza they turned the S to P. S to P, S to OP, stop. Nie wiem, to jest jakaś genialna zradka po prostu. Ja myślę, że jakbym tego nie miał, tej podpowiedzi, to bym po prostu chyba metodą prób i błędów starał się to zrobić. Znaczy jak mamy to przekręcone, wróćmy się jeszcze tam i przekręćmy sobie na drugim pokładzie. Przekręćmy sobie, moi drodzy. No. to wyłączmy. Teraz chyba powinno działać. Aż może i dalej nie działa? What? Chwila. Smell, czyli to jest to, tak? Nose. Nose. I stop. A chwila, coś jeszcze jest, muszę przyczynić, co nie? To jest off. To jest off, to jest on, off, off. Okej. Okay. Chyba, że teraz coś się... A, chwila. Nie, czekajcie, otworzyło się coś? Tak, otworzyło się to. Widzicie? To jest dziwne, ale dobra, to ja w takim barku to otworzyć, to mnie ciekawi. Więcej czasu przyjąłem strasznie, odczuwalne to jest, bo jesteśmy starsi po prostu. Znowu idzie ten kurcze topielec. Nadajesz. Warunę oddać atak w sumie. Boże, starzy ludzie, szybciej ładujcie ataki. Jeszcze jeden topielec. A my tutaj właśnie przyszliśmy tylko po klucz. To jest ciekawe. Musimy znaleźć klucz do Mine Floor A. Okej. Okay. Szukajmy sobie wszystko dokładnie. To jest związane coś z załogą. Ale nie widać już, nie da się rozczytać już imion za bardzo. Okej, okay, mam tu Extend TV kolejne, co ciekawe. Więc dawno nie było, dawno nie było. Poznajmy drugą część historii Yumy. No i naprawdę dawno nie było, dwa odcinki były bez Extend TV kompletnie. To jest trzeci, który nagrywam dzisiaj. I dopiero teraz coś się tutaj zmieniło. Hej dzieciaki, to czas na Extend TV! Cóż Mirai, co zobaczymy w dzisiejszym filmiku Conquest? To obżarstwo, część druga, Pink Million. Bawcie się dobrze. Dobrze. Czas na show. O mój, dlaczego mnie zostawiłaś? Mogę mieć tylko Renji Mashiro i Przewodniczący Mashiro Group, ponieważ byłaś po mojej stronie. Czy moc, sława, fortuna nie wystarczają, Mashiro nie wystarczają, żeby uratować kobietę, którą kocham? Nigdy nie widziałam ojca w takim stanie. Zawsze jest taki zimny i arogancki, ale jego miłość do matki była prawdziwa. Tylko jego miłość do matki. Dlaczego musiałem zginąć? Pieprzy tych bezużytecznych doktorów. Ojcze, mama była... kobietą z klasu do samego końca. Ona zaakceptowała swoje przeznaczenie i... Przeznaczenie? Nie! Urożyć w swoim ciele, gdyby nie odrzuciła przyczepu. Gdyby był tylko pasujący organ. Gdyby tylko był inny organ. O-o. Ojcze, od teraz ja będę cię wspierała zamiast matki. Nauczyła mnie, że to jest mój obowiązek. Jako osoba, która urodziła się w rodzinie Mashiro. To jest mój? Tak. Rozumiem. Tu jesteś mój. Ha? Jest sekretarka. Trzeba zacząć kolejny biznes. Biznes? Ale podczas matki nie... A! Chyba, czy ty mnie kochasz? Tak. Moja wola... Wola przewodniczącego jest wolą rodziny Mashiro. Jako Mashiro... to jest twój obowiązek, żeby służyć mi i wspierać mnie. Moi powinna ci to nauczyć. Tak. Powiedziano mi, że duma Mashiro i obowiązki prezydenta, przewodniczącego. Powiedziano mi, jakie są one, kiedy byłam młoda. Lubię ten błysk w twoich oczach, Yuma. Nigdy nie zauważyłam, że wyglądasz tak bardzo jak moi. Od teraz... Będziesz kwiatkiem po mojej stronie, zamiast niej. Będziesz mi służyła, najlepiej będziesz potrafiła. Dla chwały grupy Mashiro i całego rodu Mashiro. Tak ojcze, oj, baczcie, ale coś mi w te oko cały czas przeszkadza. Muszę je co czas sobie przycierać. Nawet teraz ojciec myśli o dobrze Mashiro ponad wszystko inne. Więc ja muszę go wspierać. Tak jak robiła to matka. Zmienię przeznaczenie. Mashiro będzie miało przeznaczenie. I będę triumfował nad samą śmiercią. Okej, brzmi poważnie. Wiedziałem, że mama Yume zmarła. Była taka młoda, 3 razy się stało. Bogata, niesamowicie taka krągła. Wszystko, co można chcieć. Ona spełnia moje top 3, jeżeli chodzi o bycie żoną. Być taką panią domu. Cóż za strata, że straciliśmy tak cenną osobę. Twoje kwalifikacje są większe, są bardziej restrykcyjne niż dziewczyna, która szuka partnera do ślubu. Jest powiedzenie o kobietach takich jak mama Yuma. Umieraj młodo, piękna. Miałaś na myśli, że młode giną, że piękne giną młodo. Ale wiesz, w filmiku Haruto. To wydaje się być straszne. Kiedy coś takiego dzieje się pięknej kobiecie. Muszę uważać, żeby też nie zginąć. Hehe. Boże. Wiedziałem, że coś się stanie. Wiedziałem. O, Mirai! Nie powinnaś tam mówić. To był deflag. To był deflag. Kończy mi się czas. To może być stwórcą Extend TV i geniuszem za tym wszystkim. Ktoś, kto zna dobrze dzieje Mashiro, grupę Mashiro. I zdaje sobie sprawę z badania klonów. Doszło tak daleko, a wciąż nie wiem, czy ta osoba pracuje sama, czy w grupie. Właściwie nie mam pojęcia, co oni chcą osiągnąć. Boję się. Jeżeli się nie pośpieszę, Extend TV będzie dalej się rozwijało, zanim będę mogła zniszczyć wszystkie oświetlony. Jeżeli tak się stanie, na pewno odkryję tą misję, którą dostałem od swojego ojca. To by sprawiło, niezwykle utrudniło, żebym ukończyła ten cel. Hej Rinko, nie zdążyłem przeczytać, wybaczcie. Takie statki bogate są w różnych krajach, prawda? Może będą tu rzeczy, których jeszcze nie widziałam. Są stare i brudne, ale jestem podekscytowana. Nigdy wcześniej nie byłam na statku, więc... No wiesz... Więc może ty możesz odpowiedzieć, Yuma? Yuma? Poczułam dłoń na moim ramieniu i wróciłam do rzeczywistości. Och, tak. Przepraszam. Trochę się zamyśliłam. Może jesteś głodna, Yuma? Miałaś twarz głodnej łowczyni głodnej ofiary. Ja zawsze poluję, więc żeby zachować moje niesamowite proporcje. Boże, uwielbiam ją. Byłam z wcześniej takie Ryo Mikajime. Nie wiem, coś powiedział, ale zdołam to ukryć. Nie miałam dużo czasu. Okay, mam kolejny piedestał, a nie wiem, czy coś tutaj trzeba postawić na tym piedestale, podejrzewam, że tak. Aha, bo tutaj nie możemy nawet przejść w tym momencie, możemy pójść tylko w tą stronę. A jest świnka? Chodź tu? O! Uważać. Tutaj nie spaść, nie? A, teraz to się zamknęło, a tam to się otworzyło, tak? I okej, jak to możemy zrobić? To zadziałało? Tam jest tak. To może ciężkie. O, to jest książki. Rzuć to tutaj. Ale co mam rzucić tutaj? Ja dorzucę coś teraz z daleka aż? Nie wiem, jak to z daleka dorzucić. To jest po prostu... Ale bym tutaj coś położył, nie wiem, cokolwiek. Aha, takie buty, okej. Chciałbym rzucić coś innego jednak. Bo to akurat może mi się przydać, ja bym rzucił coś takiego, co mi się raczej nie przyda. Chociaż nie mam teraz takich rzeczy. Może, nie wiem, butelkę jedną rzucić? Aha, to tak wygląda, spoko, a jakbym... To znaczy, że muszę tam rzucić coś? Tak, ja nie przerzucę tego, co? wpadł tutaj w ogóle. Po prostu, okej. Co? Ja powiem tak, ja zrobię to inaczej. Wyjdźmy na chwilę, na sekundkę. Nie, tutaj nie poumierają postaci nam teraz swoją drogą. No, ale to jest chamskie, zabrakło mu jednego dnia, żeby przeżył. Ale idziemy to skontrolować i pójdziemy po prostu zginąć wszyscy. Bo na to wstałem, wszyscy muszą być żywi, nie? Nie ma tak, że na przykład ktoś może sobie nie żyć. Okej. Pójdźmy to sobie ogarnąć. Co możemy zrobić w tamtym miejscu? To mnie zastanawia. Teraz skontrolować naszą śmierć, jako tako. Podkładać rzeczy i po prostu poumierać, żeby znowu być, wszyscy będą dziećmi znowu, albo przynajmniej w okolicach bycia dzieckiem. Tak chyba będzie najłatwiej. Okej, tylko teraz tak, to możemy odrzucić tutaj sobie. To jest mięsko, to zostawiam na razie. Tu jest ta skóra dziwna. Młotek. Kończyłem się to miejsce powoli. Diament. Wzmacniacz. Rurka. Te wszystkie kurcze rzeczy, które nam wypadły z tych bestii pod podkładem. Hełm. Drugi hełm w sumie. O, a to jest ten Rusty Helm, który chyba wcześniej mieliśmy. A może nie? Z tej opowieści o masce przeciwgazowej, to a może to nie było to w sumie. Dobra, teraz pójdźmy spać, niech oni wszyscy już podliną sobie spokojnie. Sip. Good night. I can't let this stop me. Good morning. Dobra, dośpijcie już swoje. Extend me. Good morning. Haruto strasznie dużo może żyć, to jest niesamowite. Good night. Znowu będziemy dziećmi wszyscy. Ha. Tracimy, za to tracimy bardzo dużo tego. Ojej, możemy to cofnąć? Nie, bo ja nie chcę tracić tyle. Nie, to ja inaczej chcę to zrobić. Dobra, już. Sachika. Dziwnie jest, że ta Sachika nie liczy się jakby za bardzo. No, weź tą Sachikę. Przeczytajmy jeszcze raz. Autosave. Nie wiem, który to jest autosave, czy to jest z przejścia po prostu tutaj? Po prostu wtedy Haruto sobie przeżyje i go ekstendniemy po chwili. Tak, to jest to. Dobrze. Nie no, kurczę, głupio by było 18 tysięcy punktów tracić expa, nie? Za to, że po prostu Sachika jest oczywiście nieliczona bardzo. Także po prostu teraz się... A, jeszcze raz musimy odłożyć rzeczy tylko. To jeszcze raz... Tutaj to... Tutaj to... Tutaj to... To... To, tutaj ten wzmacniacz i to jest prawie wszystko, bo teraz jeszcze tutaj te pęcherze, tutaj to, tak i tak, to jest wszystko. Dobra, teraz idziemy spać. Good night. Give me a break. Prześpimy się teraz jeszcze jeden dzień. I później lecimy z Extend. Good morning, good night. Good morning. Dobra. O, się wyspało. Wow. W ogóle Yuma zginęła, potem stała się Rinko. Szynko bez kości, 78k. Kurde, 216 punktów mamy. Nice. Pobiliśmy rekord o 20 tysięcy ponad. Brać stand. Ryo, jakiś nowy Shirobane? Tak. Okej, Shirobane bonus. Zen. Nie ma żadnego nowego Shirobana. Zen jest w tym samym stanie, w którym był wcześniej. Mamoru. Świetnie. Rinko. Shirobanowy, okej. A to jest to. Fajnie, że te scenki też dają kolejne Shirobany. Ryo dostał straight ze scenki, gdzie obrażał wszystkie laski, czy obrażał. Traktował je strasznie przedmiotowo. Dobra, wszyscy już są prawie, jeszcze teraz Haruto zaraz zrobimy. Trzeba uważać, bo teraz będziemy mogli mało nosić, bo jesteśmy dziećmi. Okej, już tutaj nie będziemy mogli się poruszać. A skąd mam ten płaszcz? 11? Ale to całkiem spoko jest. Teraz tak. Minamo, Zen, Mamoru to w sumie spoko. Oni mogą być w tym pierwszym składzie jak najbardziej. Tutaj zaraz. To jest taka dobra zbroja. I ja pierdziela. Tak. Poprzerzucajmy te rzeczy na razie. Zaraz to wszystko ułożymy. Tak, czy to jestem jedyną osobą, która w ten sposób przedłuża sobie życie postaci. To jest jakieś durne zerwanie, które nie powinno mieć miejsca. A tutaj na razie wszystko na plecy wrzucamy. Teraz będziemy rozdysponowywać to ponownie. O, już tam nie ma miejsca, więc dobra. Teraz jeszcze niech Haruto się wysypie. Tak, może trochę zmienimy postaci, w sensie tak. Haruto może spokojnie jeszcze dać spać z Minamo. Oczywiście teraz oni są troszkę starsi, więc to jest ten problem. Ale wiecie, to tylko liczba. Yuma może teraz niech spróbuje z Sachiką. Tutaj zrobimy tak, a tutaj dar zrobimy. Troszkę pomieszamy to wszystko. Flip. Okay. Dzień 69, Haruto ginie. O, oni też się dodali. Dobra, rozsypał się, stary. Overgene, spoko. Dobra, dawaj Haruto. Czas na ciebie, czas żebyś powstał. Powstał z martwych. No i dalej mam ponad 200 tysięcy punktów. Nie no, słuchajcie, z punktami stoimy naprawdę aż za dobrze, aż za dobrze. Klon transplanta na razie nie robimy, Klion. Bierzmy tej ostatniej rzeczy. I teraz tak, jeszcze raz. Jak to było? Ty nosiłaś tą broń. Możemy ci dać spokojnie te rzeczy twoje, powiedzmy. Jesteś naszym frontlinem, od tego właśnie szukałem. To może być. Jako czapka oczywiście to. To jest chyba najlepsza czapka, którą na razie możemy mieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ósemka, tutaj bardzo zrobimy. Roto jest takim kozakiem totalnym. Ale może nie. Nie dawajmy wszystkie one lepsze w jednej osobie. Tak, tutaj jeszcze na pewno możemy wziąć sobie kamizelkę. O, czapeczki. Bo to są najlepsze czapeczki, jakie możemy mieć w tym momencie. Spornik tutaj zamiast tych butów. O, czapeczki. To teraz co nosił z broni? Minamo Blunt Weapon, czyli ona może mieć na przykład kij albo... To był kij Mamoru na pewno. To. Okay. O, możemy jej szczotę dać. Ten ma kij. A Zen co miał? Slash, tak? Nie, Pierce. Nie Pierce. Miał Slash, dobrze. A co on nosił? Nie toporek, on nosił chyba. Co on nosił? To? Wiosłę to nosił. Coś to jeszcze możemy zrobić. Ryo nosił Pierce, to możemy dać mu To ci dałem. A dajmy mu to na razie w sumie i no tutaj możemy dać. Brakuje by jednego czegoś na nogi. Nie wiem, czy ja gdzieś coś zrobiłem, czy coś nie widzę teraz w tym momencie. Jestem do końca pewien, nie jestem do końca przekonany, a nic tu więcej nie zostało. Dobra, słuchajcie, chyba sobie zbierzemy jeszcze tutaj ziemniaczki. Kapucha i ziemniaczki. I będziemy za chwilę się powoli żegnać. Powoli się będziemy żegnać. Ja się przygotuję, żeby w kolejnym odcinku ruszyć z kopyta i strączyć... O, tutaj są buty. Kto tutaj ma? A, tutaj się zapodziały. I ruszyć po prostu mocno z fabułą dalej. Być może nawet coś tam strączyć. Chwila. Rinko i Yuma. Czemu oni mają broni? Yuma to jest Pierce, czyli możemy jej dać włócznie. No nie jest on najlepszy, ale lepszy to niż nic. A Rinko to jest slash, czyli ona toporek może nosić. Sachika tutaj ma zapasową włócznię swoją. No, są przeciążenia, to są dzieci, więc nie ma co się dziwić. Także tak, w kolejnym odcinku wracamy na pokład Belemoy i będziemy się tam rozglądać za rozwiązaniem tych zradek i pootwierałem tych drzwi, a będą się kombinować tam, być może sobie coś tam doczytam na boku. Się przy mocno nie zaciąć, jakieś wskazówki przynajmniej co tam robić mniej więcej. No i taki jest plan, taki jest plan. Myślę, że zrobiliśmy na tyle pobocznych rzeczy, że powinniśmy bez problemu się odnaleźć na tym pokładzie, a w tym momencie się z wami będę żegnał. Jeżeli wam się podobał materiał, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Zapraszam was również do sekcji komentarzy, zawsze staram się odpowiadać na komentarze, więc jest duża szansa, że jak napiszecie, to odpowiem. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam was również do media społecznościowe, link macie w opisie, grupka, fanpage oraz Twitch. No i życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa!